Jesteśmy na stanowiskach z Jolantą. Grudzień, czyli nowy miesiąc, piąty dokładnie, więc za chwilę będzie taka niespodzianka mikołajkowa. Ale to o tym zaraz, tylko dajcie mi się przyłączyć także na Facebooka dla tych, którzy wolą oglądać nas na Facebooku, tak żeby oni też słyszeli, bo to jest dość ważne, bo dzisiaj planujemy dla was konkurs. I taki konkurs, słuchajcie, stwierdziliśmy z Jolantą, że Mikołaj to nie rywalizacja, tylko trzeba mieć troszeczkę szczęścia i być grzecznym, więc jak grzecznie wypełnicie, słuchajcie, pytania konkursowe, to wtedy wśród was maszyna losująca wylosuje, że tak powiem, szczęśliwca i z tym szczęśliwcem będziemy kontaktować się już mailowo w celu podania adresów dla kuriera do wysyłki nagrody. A nagrody, słuchajcie, nagroda jest fajna, bo będzie to przenośny głośnik Bluetooth z gadżetami mentorowymi, tak więc warto brać udział akurat, żeby sobie zagrać przed świętami Last Christmas, I gave you my heart i tak dalej, i tak dalej. Tak więc polecamy. A moi drodzy, dzisiaj ostatnia część z MicroPythona, tak więc Jolanta będzie tłumaczyć, a już tylko zapowiem, że od stycznia zmieniamy, zgodnie z naszym planem, zmieniamy troszeczkę webinary, formułę webinarów kodejowych i od stycznia będziemy, słuchajcie, mieli taką formułę, gdzie będziemy pokazywać wam niepublikowany jeszcze scenariusz do kodeja. Jeden ja, jeden Jolanta, tak żeby było sprawiedliwie, parytety zachowane i będziemy ten scenariusz z wami, słuchajcie, przerabiać i będziemy go wam pokazywać, a potem on będzie upubliczniony, żeby można było spróbować sobie go w domu. I postaramy się, żeby to były takie ciekawe scenariusze, jak na przykład, słuchajcie, na przykład arkusze danych w M-bloku 5, to ja na przykład zapowiem, co pokażę. Tak, jeden z kilku, które przygotowałem, takich, których byśmy się, powiedzmy, nie odważyli samodzielnie zrobić, a będziemy przerabiać je z wami. Tak więc już teraz zapraszamy na styczeń, a w styczniu będzie to 9. Dobra. 9. Ja już powiem tak, ja już pogadałem. Tak, to na Facebooku działa. Witamy też wszystkich na Facebooku, którzy są. Link do, słuchajcie, dla tych, co oglądają na Facebooku, link do konkursu będzie wrzucony bezpośrednio pod relację na żywo na stronę Mentor System, na Facebooka Mentor System Audiowizualny i na Facebooka Fundacji. To tam później klikajcie i wypełniajcie, dobra? To o tym konkursie jeszcze raz. Konkurs na sam koniec. Na sam koniec, tak. Bo jutro Mikołaj, a jutro w Mikołaj. Dzisiaj, o już, ja jestem. No tak, ale tak formalnie, albo formalnie tak. Chyba, że w nocy to kogoś napiszemy. Jak ta maszyna losująca wyłoni, to ktoś się dowie, że Mikołaj mu przyniesie niebawem prezencik. Prezent. Od Mentor Systemu Audiowizualnej Fundacji Inspirujemy. Dobra, dokładnie. Zostawiam was w rękach Jolanty. Pamiętajcie, na koniec też będzie certyfikat. Webinar oczywiście jest nagrywany, więc będzie można do niego wrócić sobie później na YouTubie. Jolanta, oddaję głos. Dobra. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak Sylwester powiedział, trzeci nasz webinar z MicroPythonem. Trzeci, ostatni, kto wie, może jeszcze wrócimy do Pythona, nigdy nie mówimy nigdy, ale mam nadzieję, że poprzednie wam się podobały. I dzisiaj też myślę, będzie ciekawie, bo dzisiaj to, co tygryski lubią najbardziej, czyli wprawimy naszego kodeja w ruch, ale też przerobimy, jak ja to mówię, kolejne zakładki, kolejne bloki z zakładki kontrola. Ja tak zawsze się odnoszę do tego Scratcha, bo jakby to jest ważne. Poza tym planujemy właśnie z Sylwestrem zrobić taki e-book, który będzie zawierał takie właśnie odniesienia Scratch kontra MicroPython, co do czego pasuje, specjalnie dla tych, którzy właśnie będą przechodzić ze Scratcha na MicroPythona, a wierzę, że jest tutaj trochę takich osób. Kochani, ja zacznę od tego, czego nie udało mi się zrealizować w ostatnim webinarze, czyli bateria i timer. Bateria jest moim zdaniem bardzo ciekawa i warta uwagi, ale zanim do niej przejdę, to już tutaj udostępnię sobie swój ekran. Czyli jestem już w MicroPythonie. Mblock 5. Jak zawsze zaczynam od importu wszystkich tutaj potrzebnych bibliotek.
I bateria. Bateria Codea, właśnie co jest ciekawe, jeżeli chodzi o baterie w MicroPythonie, mamy tylko jedną podpowiedź dotyczącą właśnie tutaj Codi Battery Get Percentage. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, jak zawsze tutaj się tym bronię, że nie znam tak dobrze angielskiego, ale o co chodzi? Chodzi tutaj o pokazanie zwykłego poziomu naładowania baterii. Jak to zrobimy? Bardzo prosto. Dopiszemy oczywiście nasze wywołanie wyświetlacza, Codi Display Show. Pamiętajcie o odpowiedniej ilości nawiasów. Ja już tutaj załadowuję i będę Wam pokazywała tutaj w taki sposób dzisiaj tego Codea, ponieważ dzisiaj będziemy wprawiać go w ruch, więc tam mam przygotowaną matę, mam przygotowaną drugą kamerkę i nie chcę tego teraz tam naruszać. Ładujemy i sprawdzę tylko, jak u Was widać. O. I pokazuje nam się 90%, bo jest to świeżo naładowany Codea, więc tutaj jakby bardzo przydatna funkcja, ja korzystam z niej po każdych zajęciach, kiedy muszę sprawdzić po prostu poziom baterii, czy trzeba naładować Codea, czy nie, a muszę Wam przyznać, że to są po prostu roboty niezniszczalne, naprawdę 3-4 zajęcia z rzędu, nie trzeba ich ładować, a dzieciaki naprawdę tłuką je niemiłosiernie, jeśli można tak brzydko powiedzieć. Ale też MicroPython pozwala nam nie tylko właśnie wyciągnąć tą wartość procentową baterii, ale też bardzo fajną rzecz, czyli ja tu wpiszę od nowa, żeby Wam to pokazać. Coś, czego nam tutaj nie podpowie MicroPython, ale Wy od tego macie mnie właśnie, żeby Wam takie smaczki pokazać. I tutaj może nam też pokazać MicroPython voltaże, czyli poziom napięcia akumulatora w voltach. Poziom napięcia w voltach, czyli coś, czego nie ma w Scratchu, to chyba przyznacie. I chcemy sobie wyświetlić to na ekranie, żebyście zobaczyli, że faktycznie to działa, że faktycznie nam to pokaże. I zobaczcie, ładuję, wysyłam i mam tutaj 4,163 tysięczne. Kochani, powiecie, do czego nam to? Ja zdradzę to już tajemnicę, że właśnie szykuję taki scenariusz właśnie na fizykę i to nie jeden, tylko kilka. Właśnie napięcie akumulatora. Co możemy zrobić? Przede wszystkim zaczynamy od tego, że uczniowie biorą opakowanie i znajdują w instrukcji informacje, jakie może być maksymalne napięcie Codea. Przekonałem się, że to maksymalnie może być 5 V. Poza tym ciekawostką jest to, że ten poziom, nie będę tego teraz pokazywać, bo musiała przełączać, ale na pewno w scenariuszu to zobaczycie. Poziom napięcia akumulatora zmienia się, jeżeli podłączymy robota za pomocą kabla i będzie on się ładował. Przy różnych poziomach naładowania mamy różne napięcie. I jak jest podłączone, oczywiście to się zwiększa. Można zbadać, do jakiej maksymalnie wartości ono wzrośnie, więc myślę, że dla fizyków to jest nie lada gratka, co zresztą będę starała się udowodnić. Nie jestem fizykiem, ale naprawdę mam wielu znajomych fizyków, którzy jak najbardziej z metodycznej strony, myślę, pomogą mi to ogarnąć. Kolejna sprawa to timer, bo cały czas przemieszczamy się tutaj w tych blokach, w czujnikach. Timer jest tutaj, czyli potrzebujemy pokazać wartość timera i potrzebujemy go wyzerować. Oczywiście ten czas, ten timer pokazywał się nam już wiele razy, to był time sleep, to była pauza w muzyce, więc jakby na wiele sposobów można go tutaj wykorzystywać, ale mi chodzi o wykorzystanie takiej funkcji jak Codi Get Timer. Zobaczcie, nie wciskamy tutaj Entera, dlaczego? Bo podpowiada nam inny czujnik, motion sensor, tak? Więc my tutaj korzystamy z tego, Codi Get Timer i jak Wam tu udowodnić, że ten timer naprawdę odlicza? Oczywiście najprościej jest po prostu sobie pokazać jego wartość. Już to robię. I tu przejdę stopniowo też do resetu. Ładuję
i zobaczcie, 0,1. Zawsze jak wpiszemy taką komendę, to pojawi nam się 1/10, 0,1. Dlaczego? Bo tyle czasu potrzebuje robot od uruchomienia do wyświetlenia tej wartości, czyli 1/10 sekundy. Ale w takim razie jak sprawdzić, czy faktycznie działa? No musielibyśmy właśnie wykorzystać to czekanie i ten reset. Jak zresetować czas? Inaczej jak wpisując komendę Kodi reset timer. I wygląda to tak. I jak zresetujemy, no to liczy nam się znowu od zera. Więc jak wykorzystamy nasze time sleep i wpiszemy na przykład 5 sekund i znowu wyświetlimy sobie czas, to już powinna nam się wyświetlić nie 1/10, tylko 5. Już Wam tu pokazuję. I zobaczcie, włącza nam się najpierw z 1/10, ale jednocześnie czas został zresetowany i odlicza nam do 5. I to oczywiście w MicroPythonie możemy kopiować sobie te komendy dowolnie, czyli Ctrl-C, Ctrl-V. Fajną pracę będę miał, jak to mówił mój nauczyciel od geografii. Pozdrawiam pana Tarabasza. I mamy znowu to odliczanie, tak? Czyli to nam pokazuje, że faktycznie ten czas upływa, ten timer działa, timer, i jeszcze mamy ten reset działający, który też można jak najbardziej wykorzystywać. Kolejną rzeczą, którą pominęłam przy poprzednich webinarach, chociaż powinnam od tego zacząć, ale gdzieś mi ta zakładka po prostu umknęła, to nic innego jak nasze poczciwe, kochane emocje. Stare, poczciwe emocje są tym typem komend, które można wpisywać bez po prostu jakichkolwiek zdarzeniowych wstępów, bez żadnych eventów, czyli po prostu jak uruchomimy sobie tutaj naszą komendę, to od razu już jakby zaczyna działać. Wziąłem sobie spójrz w górę, żeby po prostu mi nie jeździł, bo muszę Wam dzisiaj tak pokazywać, więc mamy spójrz w górę. Ale nie byłabym sobą, gdybym nie przygotowała dla Was specjalnej grafiki. I już tutaj dodaję Wam ode mnie właśnie, nie wiem czy to dobrze, o. I już właśnie dodaję Wam to i jeszcze chciałam tutaj wyświetlić, ale nie wiem, czy mi się to uda. Pokażę Wam po prostu zwyczajnie, bo już się zgubiłam. Kochani, czyli mam tutaj taką specjalną MicroPythonową zakładeczkę i zobaczcie, znowu mamy wypisane przeze mnie wszystkie. Tutaj po polsku nasze emocje, tak jak w Scratchu. I tutaj mamy odpowiednik w MicroPythonie, czyli znowu nie musicie szukać, myśleć, kombinować. Wystarczy tutaj po prostu zajrzeć. Więc jak najbardziej to udostępniam Wam i będzie to udostępnione. A teraz przechodzimy dalej do kontroli. Kontrola. Bardzo ważne bloki, czyli w MicroPythonie też musimy jakby skorzystać ze wszystkich możliwości. Zobaczcie, co już przerobiliśmy. Na pewno mamy zawsze, bo to było nasze while. Mieliśmy czekaj aż, bo to było while not i tak samo powtarzaj aż. To były takie same. Będę tak wyciągać, by Wam zobrazować. Mieliśmy czekaj ileś sekund, ponieważ jak już mówiłam, było time sleep. Mieliśmy jeżeli, bo pojawiło się nasze słynne if. Czyli jeżeli coś tam, to coś tam, jak ja to tłumaczę bardzo wylewnie. I mieliśmy też taki skomplikowany twór, czyli if, else, czyli jeżeli, to w przeciwnym razie. Czego jeszcze nie mieliśmy? Nie mieliśmy oczywiście bardzo ważnego powtarzania określoną ilość razy i nie mieliśmy tego stopu, tego zatrzymywania wszystkich skryptów. Dlatego ja pozwolę sobie teraz właśnie pokazać Wam. Zacznę od tego powtarzania określoną ilość razy. Ten zwrot, który wywołuje nam tutaj tą reakcję, to for count in range.
Tutaj też nie ma jakby tej podpowiedzi. Jest to powtarzanie, z czego w nawiasie wpisujemy określoną ilość razy. Tak jak tam wpisywaliśmy w tym owalnym okienku, tak tutaj wpisujemy jak najbardziej tu. I zrobimy sobie teraz taki skrypt, w którym nasz robot po uruchomieniu się będzie mrugał oczami. Czyli żeby mruganie miało sens, to wiadomo, następuje ono ileś tam razy, więc my po starcie będziemy chcieli, żeby właśnie powtarzał nam ile razy? A 10 myślę. 10 to będzie dobrze. 10 razy powtarzał nam właśnie to mruganie. Pewnie jak podejrzewacie, i ja też sobie skojarzyłem, mruganie w naszym kodeju. Troszeczkę tutaj musimy pokombinować, bo to rysowanie jest śmieszne. Znaczy bardzo mi się podoba i bardzo mnie fascynuje rysowanie właśnie tymi liczbami i cyframi. Ale jak to dzisiaj zrobimy? Żeby nastąpiło miganie, no to musi to trwać określony czas. Czyli mamy czas w sekundach, który sekunda trwa. Sekunda trwa jedną sekundę, tak, ale powiedziałam tak. Sekunda trwa jedną sekundę. Zapamiętajcie to, bo to naprawdę będzie hit internetu. I tutaj, żeby sobie zrobić to mruganie, to ja wam pokażę taki szybki myk, fikumik. Może to nie będzie super mruganie, ale ja te wszystkie literki, które są, pozamieniam tu na zero i zobaczycie, jakie mi tu wyjdzie mruganie. Będziecie w szoku, jak szybko można zamrugać w Pythonie. Oj, zeżarłam. Zeżarłam, więc lecimy. Pach, pach, pach. Zmieniłam wszystkie. Wydaje mi się, że tak. Patrzę na moją super ściągę, która mnie tutaj prowadzi. I sprawdzamy, czyli kiedy robot się uruchomi, powtarzaj 10 razy mruganie. Najpierw pokazywanie całej buźki, całej emotki, a później mrugniętej, nie wiem, czy jest w ogóle takie słowo, ale zmienionej, przez co będzie efekt mrugania. Ładujemy nasz plik i sprawdzamy. Mamy tak i mruga, tak, cała i znikająca, cała i znikająca. Czyli widzimy, że to działa. Ale powiedziałam wam też, że nie przerobiliśmy jeszcze z zakładki kontrola naszego zatrzymywania wszystkich skryptów. Dlatego wgramy tutaj tak zwany przycisk bezpieczeństwa. Czyli wybrany przycisk. Oczywiście zawsze człowiek bierze A. Tu się uwziął na to, a nie wiem. I komendę hamującą. Zatrzymującą wszystkie skrypty. Czyli Kodi stop all scripts. Już nam tutaj się odpowiedź pojawia. Te nawiasy oczywiście zostawiamy i wgramy sobie to, co już mieliśmy, czyli to powtarzanie, tylko zatrzymamy to troszeczkę wcześniej, wciskając przycisk A, czyli przestanie nam w pewnym momencie mrugać. Zaczyna mrugać, mruga, wciskam A. I zobaczcie, zatrzymał się na tych. Zawsze uczniowie mnie pytają, proszę pani, ale ja mam dalej buźkę, dlaczego mi się to nie wyłączyło? Przecież wziąłem wyłącz wszystkie skrypty. No, dlatego, że on wyłącza wszystkie skrypty, jeżeli chodzi o kontrolę, czyli hamuje powtarzanie. Jeżeli chcielibyśmy, żeby ekran się wyczyścił, musimy wziąć Kodi Display Clear, czyli wyczyścić ekran. Pamiętajcie o tym, żeby potem nie było zdziwienia. Jeżeli chodzi o kontrolę, to mamy już wszystko pięknie przerobione, ale też czasami zdarza się nam wszystkim korzystać, sobie to pozwolę usunąć, korzystamy też z wyrażeń. No nie da się jakoś tak programować bez tych wyrażeń. Raz są one łatwiejsze, raz trudniejsze, ale takie podstawowe, najważniejsze, które są nam potrzebne, to oczywiście tutaj te operatory matematyczne, tutaj te operatory relacji już też omawialiśmy na poprzednim naszym spotkaniu, ale najważniejsze to myślę, to jest to losowanie i tutaj te nasze operatory logiczne, czyli i, lub i nie. I tutaj jest to w Pythonie bardzo proste, bo jeżeli znamy język angielski,
to jakby łączymy to, co chcemy, odpowiednimi wyrażeniami. I, czyli and, lub, czyli or, i nie, czyli not. Jak to działa w praktyce? Już Wam pokazuję. Na przykład, jeszcze to tutaj operator jakiś matematyczny Wam pokaże, żebyście, pamiętacie jak robiliśmy, mam nadzieję, że są tutaj osoby, które były ze mną i z Sylwestrem, jak robiliśmy Scratcha, zaczynaliśmy z naszymi kodejami. Ja ostatnio właśnie natknęłam się na zdjęcie, że koleżanka mi zrobiła właśnie, jak był pierwszy webinar, także bardzo miłe wspomnienie. A właśnie jak są bibliotekarze z województwa zachodniopomorskiego, to w najnowszym bibliotekarzu zachodniopomorskim przeczytacie właśnie też o moich poczynaniach z robotami Kodiroki w bibliotece, a nawet nie wiem, czy mogę zdradzać takie tajemnice, że zdjęcie Kodeja pojawi się na okładce, więc to będzie bardzo cenna okładka. Czyli co my tutaj mamy? Sprawdzenie działania, czyli jeżeli 5 razy 10 równa się 50, to Kodi pokazuje odpowiednie zdjęcie, odpowiednią emotkę. Czyli tutaj zobaczcie, mnożenie to jest zwykły znak mnożenia, dzielenie to jest taki znak, dodawanie i odejmowanie, nic tu się jakby specjalnego nie dzieje. Ten znak równa się, to już wiecie, że żeby potwierdzić to równanie, musimy użyć go dwa razy, to nie jest mój błąd. Ładujemy i zobaczmy, co nam pokaże. 5 razy 10 to 50? Tak, zgadza się. I jak uczniowie mogą sobie dostosować wyniki? Po prostu zamieniają, tak? 5 razy 1 to jest 50. Ładuję, sprawdzam. Możemy jeszcze dodać else, czyli w przeciwnym razie. O, nie wyświetla nam się. Uczeń patrzy, nie wyświetla się. Znaczy, że coś jest z moim działaniem nie tak. Więc musi to zmienić. To takie krótkie, jeżeli chodzi o operatory arytmetyczne, czyli do zapisywania działań. A teraz operatory logiczne. And, or i lub i nie. Czyli one się różnią tymi warunkami. Możemy sobie na przykład rozpocząć od takiego tutaj foru, który nam sprawi, że kiedy przycisk A będzie wciśnięty i jednocześnie Kodi będzie połączony z Rokim, to pojawią się oczy, a zgaśnie czerwona dioda. W przeciwnym razie dioda będzie zapalona. Czyli jeżeli dioda jest zapalona, to żaden z warunków nie jest spełniony. I my najpierw to zrobimy przy... się zagadałam do Was i miałam pisać i jednocześnie mówić. Oczywiście dodajemy nasze zawsze, żeby cały czas jakby ten proces tego sprawdzania, czy kod jest połączony, czy A jest wciśnięty, żeby on cały czas zachodził. Musimy to while zrobić. I bierzemy sobie przycisk A, że jest wciśnięty i zobaczcie, tutaj zaraz po spacji wpisuję AND, czyli nasze I, czyli przycisk jest wciśnięty i Kodi is Rocky connected, dwukropek nie zapomnijmy, bo to zawsze nas zgubi, to na wyświetlaczu wyświetla się zdjęcie, nasze zdjęcie, co jest z tym zdjęciem, wyświetla się emotka i ja biorę też to wyłączanie światła, żeby on mi, bo inaczej to światło i tak się będzie palić, jeżeli nie włączymy jego wyłączenia. Nie włączymy wyłączenia, dzisiaj same hity. W przeciwnym razie, czyli jeżeli nie będą połączone, te dwa warunki nie będą spełnione jednocześnie. Kodi ma wyświetlać nam kolor czerwony, czyli 255 na początku, ale też, żeby ta minka się nie wyświetlała, to o czym mówiłam wcześniej, musimy, nie show, tylko musimy wyczyścić cały ekran, bo inaczej to i tak zostanie, bo nie zostało wyłączone. I ładujemy, miejmy nadzieję, że to wszystko jest dobrze, ja to w międzyczasie będę patrzeć i zobaczcie, jest czerwona dioda, bo nie jest wciśnięty przycisk A, nie są spełnione oba warunki, jest tylko jeden spełniony, bo kod jest włożony. Wcisnę A, pojawiają mi się oczy, ale jak wyciągnę i wcisnę A, o, zgasło, widzicie? Jak się wyciągnie z Kodeja z Rokiego, to trzeba chwileczkę czekać, żeby on sobie zdał sprawę, że faktycznie nie jesteśmy połączeni.
I zobaczcie, wciskam A i nie działa, bo nie są dwa warunki spełnione. Jeżeli byśmy chcieli to zmienić, wystarczy tutaj zmienić na or, czyli lub. Co to znaczy w matematyce? Znaczy to, że wystarczy nam jeden z dwóch warunków, aby został spełniony, tak? Czyli mamy oczka się świecą, bo kod jest włożony, tak? Kod jest włożony, czyli jeden warunek został spełniony. Jak wcisnę A, to nic mi to nie zmieni, ale jak wyciągnę, to zapala mi się czerwona dioda, bo żaden z tych warunków nie jest spełniony. Wcisnę A i mamy spełniony ten jeden warunek, czyli wystarczyło tylko to jedno zmienić. Ale możemy jeszcze całkiem usunąć tutaj ten początek i zrobić sobie to not, czyli nie. Czyli całkiem nam to tutaj zmieni postrzeganie. Więc to jakby przeciwieństwo, zawsze tłumaczę się, że on robi wszystko na odwrót. To, co mamy tu zapisane, to on robi na odwrót. Łatwo jest wtedy zapamiętać. Na odwrót i wysyłamy. Czyli on będzie wyświetlał czerwoną diodę. No właśnie, kiedy? Teraz zostawiam tylko to połączenie. Kiedy nie jest połączony, będzie wyświetlał oczka. A wcześniej wyświetlał, jak były połączone. Także pozamieniało się mu wszystko, przez to użycie jedynie not, tak? Czyli to jest ten odpowiednik tego bloku. Te trzy bloki mieliśmy. Ale został nam jeszcze losowanie. Też zdarza się często korzystać z losowania, ale co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o losowanie? Już Wam powiem, jak to wywołujemy. Random randint, trochę jak radom. I co te liczby tutaj oznaczają? Ta jedyneczka to jest pierwsza liczba, a ta dziesiątka to jest druga liczba, między którymi będzie zachodziło losowanie. Czyli jeżeli tutaj w blokach wpisujemy losuj od 1 do 10, to tutaj te dwie liczby właśnie to znaczą. Losuj od 1 do 10. Ale żeby to w ogóle zadziałało, to musimy zrobić jedną rzecz. Musimy tutaj zaimportować bibliotekę tej losowości. Czyli musimy to random zaimportować, tak? Inaczej to nam nie zadziała. I co my możemy tutaj z tym zrobić? A możemy zrobić tyle, że na przykład chcemy, żeby kiedy Kodi będzie potrząsany, żeby wyświetlało nam wartość tego potrząsania. Proste do bardzo potrzebne dla tych osób, które robią tak zwane w konkursy. W potrząsaniu. Ja dzisiaj robiłam takie konkursy w potrząsaniu i było bardzo trząśnięte. Ja sobie tu już wyjmę kodeja i potrząsam, piąteczka mi się wylosowała. 7, elegancko. 6. To notujcie, bo to są dzisiaj szczęśliwe liczby w Totolotka, więc no to jest mikołajkowe wydanie, więc na pewno zadziała. I jedyneczka. Wszystko zanotowaliście. Czyli pamiętajcie, najważniejsze przy random randint to zaimportować odpowiednią bibliotekę. Inaczej możemy sobie wysyłać, potrząsać w nieskończoność i tak nam nic nie zadziała. No i przechodzimy teraz, zobaczcie, że się napiję, do ruchu, do przemieszczania szerokiego, czyli do tego, co dzieciaki lubią najbardziej, myślę, że wy też, ruch. Uruchamianie ruchu w kodeju, w Rockim jest bardzo proste, ale też może się odbywać bez tych eventowych, zdarzeniowych wstępów, czyli po prostu wpisujemy i robot jedzie. Nie tak jak w Scratchu, że musimy zawsze zacząć od zdarzeń. Tutaj tak jak emocje, tak jak wyświetlanie uruchamia się od razu. I mamy tutaj oczywiście pierwsza podstawowa różnica, zaczynamy od wpisywania Rocky. Tam zaczynaliśmy od wpisywania Kodi. Tutaj wszystko, co będzie związane z Rockim, czyli także czujniki, będą, zaczynamy się od wpisu Rocky. Zaczynamy od Rocky Forward. Najprostsze komenda. Oczywiście nie będę je uruchamiać, bo mi teraz robot ucieknie.
Czyli mamy tutaj Rocky jedzie do przodu z określoną mocą. Nie ma tu jeszcze czasu, jest tylko moc, czyli będzie jechał nieskończoność. Jeżeli chcemy dodać czas, wybieramy drugą opcję. Rocky forward 6, czyli w sekundach. Tutaj widzicie, początek się nie zmienia, ale dochodzi przecinek i dochodzą sekundy. Czas oczywiście wyrażony w sekundach. Zaraz będę nim jeździć, przełączę się, żebyście zobaczyli, że to faktycznie działa. Zmienię tylko kamerę, więc zaraz będziecie mnie widzieć. Jest nasz robot. I uruchamiamy. Ładujemy, wysyłamy. Oj. Odjechał nam kawałek. Oczywiście możemy jeszcze skorzystać. Ja tutaj będę podglądywać, czy on jeszcze jest na tym momencie. Zobaczę. Aha, dobra, do fioletowego. Dobra. I mamy jeszcze, pewnie zauważyliście, jak wpisywałam tutaj w podpowiedziach, mamy jeszcze Rocky Forward Straight. Co to jest? To jest odpowiednik niczego innego jak naszego jedź prosto do przodu, tak? Z mocą określonym czasu, czyli to straight, czyli jazda prosto jest prawdą, jest warunkiem prawdziwym. Dzieci zawsze mnie pytają, jaka jest różnica właśnie między jedź prosto a poruszaj się do przodu. No nie ma żadnej. Chociaż ja tak z moich obserwacji wynika, że jeżeli użyjemy tego poruszaj się do przodu, czyli tego jedź prosto do przodu, to on jedzie tak jakoś dokładniej prosto, więc ja zawsze korzystam z tej opcji, jeśli chcę, żeby ten przejazd był precyzyjny. I zobacz, tutaj mamy moc, sekundy, no i dochodzi nam ten warunek. Nasz Rocky pojechał do przodu, ale może też oczywiście jeździć do tyłu. Wystarczy użyć zwrotu Rocky backward, czyli jedzie do tyłu. I również mamy tą samą sytuację. Może jechać z określoną mocą, możemy korzystać z podpowiedzi i uruchomić go na określony czas. Jak tam miałam, jechał 50 do przodu przez sekundę, to teraz załaduję to, żeby mi pojechał do tyłu, czyli wrócił na swoje miejsce. I oczywiście tak samo jak w przypadku jazdy do przodu, możemy też wziąć jazdę prosto, ale do tyłu. Czyli taka sama opcja jak w skręcu. I dalej mamy skręcanie. Skręcanie tutaj, jak widzimy, mamy skręć w lewo, skręć w prawo z określoną ilością stopni i mamy poruszanie się do przodu określoną mocą i tutaj możemy rozwinąć też skręcanie w lewo. Jeżeli chodzi o skręcanie, jeżeli chcemy, aby Rocky skręcił w lewo, wybieramy opcję Rocky turn left. Zobaczcie, też mamy trzy opcje. Turn left, czyli skręć w lewo i to jest moc. To jest moc, z jaką robot będzie skręcał w lewo. Wezmę go trochę tu. I zobaczmy, jak to zadziała. No, trochę się pokręci. Żeby nam to się zatrzymało, dodamy sekundy. I możemy też zrobić, żeby skręcał w określonym czasie, tak? Czyli zrobił to z mocą 50, to jest moc, przez jedną sekundę. Ale mamy też oczywiście opcję turn left by degree, gdzie ta wartość to już nie jest moc. To jest liczba stopni. No 15 to jest mało, żeby było widać, to myślę, że zrobimy 90. Tutaj akurat mam, dorobiłam się maty właśnie od mentora, także pozdrawiam dziewczyny z marketingu i
Mogę tutaj teraz z tymi stopniami pracować z dzieciakami, bo na macie na środku jest 360 stopni, a tu w rogu mamy 90, więc nawet dzieciakom z klas 1-3 można śmiało wytłumaczyć, co to jest 90 stopni, co to jest 360 stopni. I zobaczcie. I o 90 stopni skręcił w lewo. Taka sama sytuacja jest oczywiście przy skręcaniu w prawo. Tutaj pokażę to jeszcze raz. Skręcamy w prawo z określoną mocą. Jak wybierzemy drugą opcję, czyli sekundy, dochodzi nam czas. I jeżeli wybierzemy trzecią opcję, czyli turn right by degree, to mamy stopnie. Ale co jest fajne, że możemy też stosować liczby ujemne. Czyli jeżeli on nam skręci o 90 w lewo, to żeby szybciutko mieć już powrót na swoje miejsce, możemy użyć liczby ujemnej. Czyli o 90 minus 90, to znaczy po prostu, że będzie skręcał w przeciwną stronę. Zobaczcie. O, i wrócił na swoje miejsce. Czyli skręcanie jest bardzo, bardzo proste, ale jeszcze mamy w naszych blokach to poruszanie się, to już było, ale mamy lewe koło i prawe koło i mamy zatrzymaj ruch. Zatrzymaj ruch bardzo potrzebny, tak zwany przycisk bezpieczeństwa, żeby robot nam nie uciekł. Tego ja wykorzystam te skrypty razem. Jeżeli chcemy sterować osobno każdym kołem, to używamy polecenia Rocky Drive. I tutaj te dwie wartości, pierwsza i druga, to jest lewe koło i prawe koło. Czyli jeżeli zmienimy tu i tu, to będą nam te koła. Tutaj to jest wiadomo, jazda prosto. Jak z tą samą mocą, to jadą prosto, ale możemy zmieniać. I zawsze powtarzam dzieciom, że im większa różnica między wartością lewego i prawego koła, tym mniejsze koło, czyli im mniejsza różnica, tym większe koło. Żeby takie nieduże koło sobie zrobić, to ja zawsze sobie wybieram 5,90, ale co to znaczy, że on będzie cały czas mi się kręcił, cały czas, to jest 85 różnicy, więc dosyć spora różnica, ale tak jak mówię, cały czas będzie mi się kręcił. Więc wgrywam od razu przycisk bezpieczeństwa, żeby jednocześnie pokazać Wam, no jak działa to zatrzymywanie. No jak zwykle uprę się na ten przycisk A i wpisujemy bardzo prostą komendę Rocky Stop. Oczywiście zostawiamy tutaj nawias. Rocky Stop, czyli robot będzie robił koło, ale mamy wgrany przycisk bezpieczeństwa, czyli się zatrzyma. Mam nadzieję, że daleko nie ucieknie. Podejrzę tutaj razem z Wami, gdzie on zahaczył się w automatę i wciskam A i przestaje nam skrypt działać, bo tutaj pod spodem wgrałam ten skrypt bezpieczeństwa. Ale Kodi to nie tylko ruch, w Kodi mamy też oczywiście czujniki i mamy diody. Możemy te diody oczywiście zapalać. Ja podniosę Kodeja i zmienię kamerę na siebie znowu, żeby pokazać Wam właśnie te diody. Potem znowu wrócę do poprzedniego, więc troszeczkę będziemy tak się kręcić, ale no dzisiaj są takie intensywne, jest takie intensywne spotkanie, więc myślę, że mi wybaczycie. Dioda LED, zapalanie tej diody LED, która jest tutaj, wywołujemy przez komendę. Te komendy są bardzo podobne, jeżeli chodzi o te LEDy, więc skupiamy się. Rocky Set LED Color. I tutaj nam się pojawia właśnie cała paleta tych 8 kolorów, które nasz robot potrafi wyświetlać. Rzeczywiście wiemy, że jak wyświetlimy czarny, czyli black, no to wygląda jakby zgasł. Więc tutaj dzieciom zawsze mówię, nie, nie wykrywajcie tego czarnego, bo i tak go nie będzie widać. Ale to jest dobry sposób na to właśnie, żeby kolor wyłączyć. I na przykład weźmiemy sobie dzisiaj żółty.
Jak widzicie, też nie muszę żadnych tam eventów grywać, po prostu uruchamiam i mi się to zapala. Zapala mi się. Też, żeby to mi zgasło, bo inaczej to się będzie cały czas świeciło, gram sobie ten czarny i zobaczycie, że pyk i zgasło. A tak naprawdę świeci się na czarno. Albo może świeci na czarno, dlatego zgasło. To do zbadania. Kochani, więc jeszcze mamy bardzo ważną rzecz, czyli wykrywanie przeszkód. Wykrywanie przeszkód, czyli obstacle ahead, czyli czy są przeszkody z przodu. Ja wpiszę tutaj najpierw tą komendę, ten cały skrypt. Będziemy chcieli, żeby kiedy nasz robot się uruchomi, chcemy, żeby robot jechał do przodu z prędkością, z mocą dokładnie, tak? Bo wiemy, że jest to różnica, to nie jest prędkość, z mocą 10 i cały czas, żeby to, używamy tego zawsze, czyli while, żeby to skanowanie tego otoczenia zachodziło cały czas, żebyśmy nie musieli wysyłać co chwila naszego, naszej komendy. I zobaczcie, tutaj przy końcu Rocky Color i Air Sensor, czyli podczerwień, skrót od podczerwieni, jest obstacle ahead, czyli wykrył coś z przodu. I jeżeli coś napotka, chcielibyśmy, żeby Rocky się zatrzymał. Wtedy Rocky się zatrzymał, czyli jedzie z prędkością, z mocą 10 i póki nie napotka przeszkody. I wróciłam na chwilę do tej kamery, żeby znowu wrócić do tamtej. Ale już chyba do końca zajęć będę na tamtej kamerze. Wysyłam. I nie jedzie. To jest moja ulubiona część. Kiedy się uruchomi, kodli do przodu. Jeśli prawda. O, tutaj widzicie? Jeden dwukropek wystarczy zjeść i już nie zadziała, więc to uczy naprawdę pokory i tego. I ja w moim pięknym bucie zatrzymam robota, tak? Zatrzymuje robota i robot stoi. Czyli nasza komenda zadziałała, wykrył przeszkodę z przodu. Teraz jeżeli chodzi o Codea, to mamy jeszcze, pokażę to na blokach, całą masę tutaj czujników. O, ta grupa czujników to jest taka no grupa ciężka, ale potrzebna, ponieważ czujnik ten podczerwony może zbadać wiele aspektów właśnie światła wokół Codea i mamy takie możliwości. Najpierw sobie tylko Wam wypiszę, czyli najpierw mamy Rocky Color i Air Sensor i Get Light Strange, czyli to jest odpowiednik tego pierwszego, intensywność światła otoczenia sensora kolorów, tak? Długa, skomplikowana nazwa, ale wiemy, że jest taka opcja. Drugi blok, który tutaj przekładamy, to będzie oczywiście Get Reflected Light. To jest intensywność światła odbitego sensora kolorów, czyli ta druga odbija światło i jaką ono ma wartość. I trzeci z tych takich, nie chcę powiedzieć kłopotliwych, ale najczęściej stosowany jest czwarty i właśnie na nim się skupimy. I tutaj oczywiście mamy jeszcze infrared, czyli get reflected infrared, czyli światło odbite podczerwieni sensora kolorów. Skomplikowane, ale każda jakby wartość co innego pokazuje i do czego innego może być wykorzystywana.
i sobie zrobimy tutaj na próbę właśnie taki myk, że do każdego przycisku w naszym kodeju dodamy możliwość pokazywania innej tej naszej wartości tego światła. I tutaj będziemy chcieli, żeby nam właśnie wyświetlał tą wartość. Drugi przycisk to będzie B. Co mi tu wyszło? Żeby mi podpowiedział, tak, bo mogę sobie coś wybrać przycisk. I tutaj będzie światło odbite pod B i pod C. Już wpisujemy pod C. Nie wpisałam C. Dobra, muszę zmienić. Widzicie, jak się nie wybierze tego, nie skorzysta z tej podpowiedzi, trzeba samemu przypilnować. A wiadomo, że tutaj to nie jest łatwe. No i mamy pod każdym inne trzy przyciski zmienione. Eventy niezdublowane. Ja teraz wyślę to. I mam nadzieję, że będzie tutaj widać. Podejrzę sobie, jak wy to widzicie. O. Mamy naszego kodeja, wyłonił się. Tak, ja będę wciskać A. O, coś mi tutaj nie zadziałało. Widzicie, już muszę tam wrócić za kropkę. Wszędzie są dwukropki. Są, ale nie wzięliśmy tego wyświetlania. No i jednak, żeby nam wyświetlało, to trzeba dodać te kody display. Kody display show i tylko nawiasy. Tak, właśnie chciałam pokazać bez pokazywania. To on faktycznie odczyta, ale nam tego nie pokaże, bo nie wybraliśmy tej opcji. I pamiętamy o tych nawiasikach. Ja zawsze boję się, że zrobiłam nawiasy, a tu po prostu całą komendę zjadłam. Ale już to naprawiamy. Grunt w programowaniu to dojść do tego błędu. To jest kwintesencja. Ja to najpierw sobie sprawdzę bez Was. O, zobaczcie, wciskam A. Nie jestem pewna, jak widzicie, już to wciskam A. Zobaczcie, mam tu 8, 7. Nasze A to było światło otoczenia kolorów. Jak coś tam zakryję, zobaczcie, 10, tak? Jak wezmę do lampki, o, nawet 100, jak miałam przy lampce. Później biorę B, nie tylko dwójeczka. O, teraz mnie lepiej widać, dziękuję, smutrze. O, to B, B, B. O, zobaczcie, całkiem wyzerowało. Trzeba dać trochę, o, trochę światła albo zasłonić. O, i już jest, bo jest się od czego odbić, tak? O, on odbija jakby moje, cały czas moje ciało. I C, no C to jest też wymaga jakiegoś O. Jak jest się od czego odbić, to jest 80. Jak nie ma, to jest 0 albo 1. Tak, zależy o. Tutaj od biurka się odbiło. Także to też jest przydatne, ale wszyscy na pewno wiedzą, że najbardziej przydatne jest tutaj, czy ja udostępniam. Zobaczcie, czy będzie widać mój ekran. Zrób tak, żeby było widać. Bo ja już jestem w M bloku. Tak, widać już zmieniłem. Tak, dziękuję, bo ja tam nie zaglądam. Bo jeszcze najważniejsze, ten, z którego korzystamy, przy czym ręka do góry, kto wie, oczywiście przy śledzeniu linii, tak? Czyli wartość skali sensora kolorów. Mam nadzieję, że mi przy tym oświetleniu tutaj to zadziała, bo dzisiaj mam takie dorabiane oświetlenie. I chcemy, żeby, no ja tu uruchomię przyciskiem A, żeby on po prostu gdzieś nie jeździ po całym pokoju. Czyli wgrywamy najpierw ten przycisk bezpieczeństwa, ale zobaczcie to, co Wam mówiłam, żeby też wszystko zadziałało, wszystkie mroki, czyli kody. Wyłączę też wszystkie skrypty, tak? Czyli będę miała wtedy pewność, że on się na pewno zatrzyma.
bo nieraz, jeżeli tego nie wciśniemy, nie wybierzemy, to wtedy on i tak dalej jedzie. I nie powiedziałam, jak wywołujemy ten sensor w skali szarości kolorów. Jak zwykle Rocky Color ER Sensor i tutaj mamy Get Grayness. I tutaj jak wpisywaliśmy sobie właśnie o wyrażeniach, wkładaliśmy to do wyrażeń, to tutaj zrobimy tak samo, tylko po prostu jest to mniej skomplikowane w Pythonie. Dodajemy sobie nasz operator i wpisujemy wartość. No weźmy 25, ale zobaczymy, jak to nam pójdzie. Ale to na razie tylko wpisałam część, bo znowu zagubię. I wracamy do sedna. Czyli jeżeli nasz kod się uruchomi, kiedy nasz kod się uruchomi, ma się zrobić? Oczywiście musi być while, bo cały czas ten wskaźnik musi nam skanować to otoczenie, musi cały czas poszukiwać. I tutaj, jeżeli ta skala szarości będzie mniejsza niż 25, no to Rocky jedzie, ale jego lewe koło w jednym wypadku będzie jechało z wartością 10, a drugie 0. I żeby osiągnąć ten efekt tego szukania, tego, że Cody cały czas tak przeskakuje, skanuje to otoczenie z lewej na prawą, bierzemy jeszcze w przeciwnym razie. Co się dzieje? Rocky jedzie z inną wartością, tak? Czyli 0 i 10. Dobra. Hamulec bezpieczeństwa wgrany jest pod A. Tutaj mamy if i else w jednej linii, więc myślę, że powinno wszystko nam zagrać. Dobra. Ustawię go najpierw tutaj na linii. Oczywiście czujnik w dół. I tutaj w związku z tym, że mam matę, to będzie mógł on mi spokojnie, nie muszę rysować żadnej linii, będzie o. O, złapał linię i po tej linii się porusza, o, zgubił, ale złapał już drugą, ponieważ tam mu się zmieniła już ta, zmienił mu się kolor i o, zobaczcie, jak ładnie jedzie, skręca, także bardzo ładnie tą czarną linię śledzi. Ale jak już najeżdża na kolor, to ją gubi, bo zmienia się ta skala. Musielibyśmy sprawdzić, jaką po prostu ma tam skalę, sprawdzić sobie i wtedy wykorzystać. Ale teraz jeszcze kolory, czyli możliwość odczytywania przez Codea kolorów. I tutaj w związku z tym, że mam matę, będę mogła wam pokazać taką ciekawostkę, na przykład do czego wykorzystać tutaj z naszych czujników taką opcję, czyli to obłe, ten obły blok, czerwony, wykryta wartość kolorów, a czerwony, no tutaj mamy też zielony, niebieski. To do tego, żeby udowodnić uczniom, że kolory składają się tutaj właśnie w Codeu z trzech innych kolorów, co już zresztą wielokrotnie na pewno z uczniami robiliście, poprzez mieszanie kolorów, tak? To jest bardzo fajna zabawa w mieszanie i nazywanie. Robiliśmy to już i w Sketchu, i robiliśmy to już oczywiście w Pythonie. Ja bym chciała, żeby robot po prostu jechał z bardzo małą prędkością. Ja to zawsze lubię małe prędkości, bo ten robot ucieka, jest dosyć szybki, muszę za nim biegać. I chciałabym, żeby właśnie robot pokazywał mi na wyświetlaczu, ile w danym kolorze, przez który będę jechał, no bo na macie są kolory nadrukowane, więc jak macie matę, to jak najbardziej to doświadczenie możecie zrobić. I tutaj mamy ER sensor get blue, get green, get grayness to mieliśmy, ale nam chodzi o get red, get green i get blue, czyli czerwony, zielony, niebieski. I na przykład sobie wezmę, ile niebieskiego jest w danym kolorze, po którym nasz robot będzie jechał. Usunęłam przycisk bezpieczeństwa, muszę go wgrać na nowo. Pilnujcie mnie, żebym nie usuwała tych
przycisków bezpieczeństwa. I co? Zaraz puścimy robota. Zrobi nam małą przejażdżkę w pomacie i będzie nam wyświetlał od razu, jakie są kolory, a później już płynnie przejdziemy do odczytywania kolorów, czyli tego, co jest w naszym rokiem najlepszego, czyli to zgadywanie kolorów. Dobra, trzeba zobaczyć, w którą stronę to on tutaj w to. Nie wiem, czy już go tak z daleka widać, ale chodzi o to, że on będzie nadjeżdżał, więc zaraz do Was tutaj dotrze. Już tutaj załaduję. Jedzie. Z dobrej strony go, oczywiście ze złej strony go położyłam. I nadjeżdża. I wyświetla się na nim, zobaczcie. Zawartość koloru. O, albo nam tu się pojawiło. Jeśli nie widzimy. Aż mi czapka z głowy. Zawartość koloru niebieskiego. Bo taki wybraliśmy, tak? Wybraliśmy blue w końcu. I przycisk bezpieczeństwa. Wciskamy. Tak, wybraliśmy blue, czyli przejeżdżając pokazywał nam, jaka jest zawartość koloru niebieskiego w tym kolorze. Skanując cały czas otoczenie i jadąc stosunkowo powoli. I ostatnie już tutaj nasze akurat w czas, więc szybciutko lecimy. Zostawiam ten przycisk bezpieczeństwa, już go nie usunę. Też chcę, żeby kod jechał powolutku, ale żeby wykrywając ten kolor, na przykład zatrzymał się, kiedy kolor wykryje kolor czerwony. I to wykrywanie jest ukryte właśnie pod tym sformułowaniem Rocky Color ER Sensor is Color. I zobaczcie, i tu biorę red, mam red wgrany, czyli czerwony. I co ma się stać, jak ten czerwony zobaczy? Chcę, żeby on się zatrzymał, czyli robię Rocky Stop. I on mi tu stoi, tu. Dobra, ładujemy go i zobaczmy, czy jedzie, a on jechać nie chce. Dlaczego? Bo Jola znowu zjadła dwukropek i kodnik się zbuntował. Patrzmy, czy to wszystkie dwukropki? Wszystkie. Jedzie, ma w dół i jak wykryje czerwony, ma się zatrzymać. Zobaczcie, dojechał do czerwonego, pewnie się czuje dobrze, dojechał do czerwonego i już. Tak, tutaj pani Małgorzata mi podpowiada, tak, znowu z jeden dwukropek. Więc po red dwukropek zatrzymał się na czerwonym. Każdy inny kolor tutaj z maty, albo oczywiście możecie jak najbardziej z kolorowych tych karteczek załączonych do zestawu korzystać. One są tak fajnie zrobione, że właśnie ta szerokość jest taka, że wjeżdża właśnie Kodi pod nią. Więc jak najbardziej możecie sobie robić takie drogi i ustalać, na jakim kolorze ma się nasz robot zatrzymywać. Ja dziękuję Wam za dzisiaj. To tyle, jeżeli chodzi właśnie. Już się przyłączę. Ja się już do Was też włączam. Słuchajcie, jeszcze kamerka. Więc tak, najpierw zaczynamy od standardowego certyfikatu za dzisiaj i to udostępniam zarówno na pliku, jak i w mediach społecznościowych, a za chwilę słuchajcie, Jola udostępni Wam link do takiego krótkiego quizu, który zrobicie sobie po webinarze, tak, będziecie mogli, my na niego, umówmy się, czekamy dzisiaj, tak? A jutro Jolanta tam z maszyną losującą wylosuje namiar,
Wylosuję osobę i da mi namiar na tą osobę, a ja się będę z nią kontaktował. Więc jeżeli dostaniecie maila ode mnie, to nie będzie spam, tylko słuchajcie, będzie to prośba o to, abyście sprawdzili, znaczy sprawdzili, podali swoje dane. I tym razem to tak, nie, żeby nie było żadny skam, żadny nic, tylko słuchajcie, będę potrzebował wasze dane do wysyłki, czyli numer telefonu i adres, tak żebyśmy mogli dostarczyć wam tą paczkę. To od razu uprzedzam, żeby tak. Nie było, tak? Więc tutaj certyfikat poszedł, a ja przesyłam. Jola wstawiła na Click Meeting, a ja stawiam, jeszcze raz powtórzę, do quizu, tak? Tak, quiz jest króciutki, 10 pytań, które po prostu pokazują, czy zrozumieliście przejście właśnie ze Scratcha na Pythona. Ja często o tym mówiłam, tak, więc ja myślę, że ktoś obejrzał 3, to... Ja tylko dodam, Jolanta, jeżeli mogę, bo to jest ważne, dla osób oglądających nas na grupach chociażby, tak i tak dalej, bo to może wam się nie pojawić po prostu w komentarzu pod filmami. Zajrzyjcie albo na Facebooka, bo komentarz będzie, albo na Facebooka Fundację Inspirujemy, albo na Facebooka Mentor Systemy Audiowizualne i tam właśnie znajdziecie link do tego quizu. Polecamy. Tak. I tak jak mówimy, stwierdziliśmy, żeby było sprawiedliwie, to będzie jak losowanie. Jola podała już numery, które pewnie zostaną wylosowane. Tak, właśnie podałam, ale nie wiem, czy ktoś notował i później będzie na mnie, że nie powiedziałam. Nie, kochani, jak najbardziej po prostu liczy się też łódź szczęścia, bo wiemy, że wszyscy uważnie oglądacie, więc na pewno wszyscy będą mieli dobre odpowiedzi, więc wtedy jeszcze posiłkujemy się losowaniem, dokładnie, żeby jeszcze podkręcić emocje. A ja już szybciutko zapowiadam, słuchajcie, bo ten grudzień jest takim dość nietypowym miesiącem, więc tak, z Jolantą zobaczymy się 9 stycznia i ze mną i zaczynamy wtedy nowy rozdział. To będzie taki trzeci już jakby pakiet naszych spotkań z Kodim Rokiem. Tym razem będziemy wam publikować niepublikowane scenariusze i przechodzić się z wami krok po kroku. Postaram się, żeby były ciekawe. Natomiast słuchajcie, jeszcze w tym tygodniu, dokładnie za 2 dni, w środę o godzinie 20, warto zajrzeć tutaj do nas. Zajrzeć, słuchajcie, na chociażby stronę aktywnatablica.pl webinaria, gdzie jest cała rozkładówka, bo tam mamy bezpośrednie linki do tego, co nadchodzi, a w środę mamy, czym jest higiena cyfrowa i w jaki sposób właściwie o nią zadbać, z doktorem Maciejem Dębskim. Bardzo ciekawy webinar się szykuje. Potem słuchajcie, coś nowego, czyli 12 grudnia w poniedziałek, ale uwaga, wyjątkowo też godzina inna, 18:30. Czasami tak jest, że musimy się dostosować do naszych ekspertów. Tym razem Łukasz Gierek, słuchajcie, i projektowanie w wersji Pro, czyli Fusion 360 zamiast Tinkercad. Jeżeli już w Tinkercadzie opanowaliście wszystko, to nadszedł czas na to, żeby poznawać Fusiona i Łukasz da wam taką namiastkę tego, czym jest Fusion 360 i pokaże, co można z nim zrobić. No i kończymy grudzień, 19 grudnia, taki grudzień szkoleniowy. Okiem Mentora, Laboratoria Przyszłości Foto, Wideo, część trzecia z naszym ekspertem Dariuszem Nowakiem i kolejny rozdział tej przygody. Jeżeli coś wam się przegapiło, pamiętajcie, YouTube, Mentor Systemy Audiowizualne, tam składujemy nagrania ze wszystkich 5 lat, przez jakie nadajemy. Naprawdę jest tego grubo ponad 100 filmów do wyboru, do koloru. Zawsze można sobie coś przypomnieć. Dziękuję wam jeszcze raz za dziś. Ja się z wami widzę, mam nadzieję, w środę, a Jolanta to już po nowym roku. W nowym roku, tak jest. Jeszcze raz, dzięki bardzo. Dziękujemy.